Spotkanie nasze nosi tytuł Jutro zaczyna się dzisiaj. Doświadczyliście tego w swoim życiu już? Że tak jest? Wielokrotnie. Dzisiaj zobaczymy, że pewne wręcz nieprawdopodobne wydarzenia, które nastąpiły po upadku Imperium Babilońskiego, działy się w oparciu o tę zasadę, której doświadczał prorok Daniel. Jest to szósty rozdział tej księgi, a więc już dzisiaj ważymy połowę, licząc same rozdziały. Rozdziałów jest 12. Do tej pory w pierwszych 5 rozdziałach obserwowaliśmy często dziwne, bardzo zaskakujące, nieprawdopodobne wręcz zachowania i Boga, i ludzi. Bo przypomnę tylko, w pierwszym rozdziale Bóg, który miłuje swój naród, który jest Bogiem przymierza, pozwala królowi babilońskiemu, pogańskiemu królowi zawojować i zniszczyć ten naród. Co więcej, w zasadzie starszyzna izraelska, królowie, a było ich wielu w tej linii, prorocy apelowali do nich, ale oni nie zwracali uwagi. Kapłani doprowadzili do zbezczeszczenia świątyni, a do niewoli w pierwszym rzucie świetlana młodzież zostaje zabrana. A więc tak jak mówiliśmy na pierwszych spotkaniach, kowal zawinił, a szewca powiesili. Niezwykłe. W trzecim rozdziale, w drugim rozdziale Bóg za pośrednictwem Daniela, tego młodego człowieka, ratuje magów babilońskich. Później powoduje, że Daniel jest powołany na ich szefa, naczelnego wodza magów babilońskich. Trzeci rozdział, Bóg ratuje z pieca ognistego młodzieńców, nie ratuje ich z wrzucenia, czy od wrzucenia do tego pieca, ale z tego pieca ich wyprowadza. Czwarty rozdział. Po 43 latach Nebukadnezar, najwspanialszy monarcha neobabiloński, nawraca się do Boga i wydaje dekret wielbiący jego imię. Naprawdę ta niewola to było działanie misyjne Boga, aby pomóc Babilonowi, ale na ostatnim spotkaniu dowiedzieliśmy się, że Babilon był leczony, ale nie pozwolił się uratować. Tak może być z każdym z nas. Tak może być z każdym systemem. Dzisiaj natomiast zobaczymy jeszcze coś bardziej interesującego. Dzikie, drapieżne zwierzęta. One od tej pory będą nam towarzyszyły przez kilka rozdziałów. Ale tutaj spotkamy się ze lwami, które wygłodzone w klatkach, gdzie je przetrzymywano zawsze na królewskie polowania, na kolację otrzymały bardzo mały kąsek. Pogardziły nim? Jedno jest pewne, że Daniel, wrzucony tam z nienawiści ludzkiej, cało z tej jaskini lwów wychodzi. Wielu czytelników Pisma Świętego powiedziało: dotąd i nie dalej. To jest ballada, to są opisy nieprawdopodobnych wydarzeń, które nigdy nie mogły się wydarzyć. Nigdy, gdyby Boga nie było. Ale w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 11, gdzie jest mowa o tym, czego dokonuje wiara, którą Bóg może wpoić każdemu i wpaja każdemu, kto tego pragnie, i nam siedzącym tutaj, powodowała, że znowu ktoś zamknął paszczęki lwom. Nie wyzabijał te lwy, nie uciekł przed tymi lwami, po prostu był z nimi, ale był nietykalny. Jest to lekcja wiary, modlitwy, spokoju w najtrudniejszych sytuacjach
życia, w jakich możesz się znaleźć. A przed nami ciekawy czas. A więc uważam, że lekcja płynąca z 6 rozdziału Księgi proroka Daniela jest niezwykle ważna. Jest to lekcja szlachetności, uczciwości tego człowieka przez całe jego życie od młodości aż do tego momentu. Daniel ma tutaj 84 lata. Już pierwszy wiersz 6 rozdziału Księgi proroka Daniela nastręcza wiele problemów i daje materiał do dyskusji. Przez krytyków biblijnych został znowu przekreślony Daniel jako pisarz tej księgi, jako ktoś, kto nie znał historii. Gdyby w tamtym czasie był, to by wiedział, że po upadku Babilonu nie Med zaczął panować, ale Cyrus zaczął panować, bo on zwyciężył Babilon. A tutaj czytamy, że Dariusz Medyjczyk objął królestwo mając 62 lata. W Persji panowało 3 królów o imieniu Dariusz. Byli ponumerowani Dariusz I, Dariusz II, Dariusz III, Magnus, którego pokonał później Aleksander Macedoński. Ale to było później. Tu mamy sam początek panowania Medopersów na terenach babilońskich. Historia nie zaznaczyła takiego króla obok Cyrusa, który by objął panowanie po Babilonii. Wobec tego, kim był Dariusz Medyjczyk? Jest 2 historyków z 5 i 4 wieku przed naszą erą, którzy nam pomagają utożsamić Dariusza Medyjczyka. Pierwszy to jest Herodot, lata 484 do 425, i drugi to jest Ksenofont. Dlaczego te ich imiona się nie pojawiły, to nie wiem, ale ten pierwszy to jest Herodot, ten jest Ksenofon. Jeżeli chodzi o Herodota, nazwany został ojcem historii. On po raz pierwszy w ogóle w historii ludzkości jako Grek zaczął spisywać bardzo uporządkowaną historię. Szczególnie zajmował się okresem perskim, później okresem greckim. Herodot rodzi się 5 lat przed śmiercią, przepraszam, Ksenofon rodzi się 5 lat przed śmiercią Herodota i kontynuuje również tę tradycję pisarską. Ksenofon, znany też jako Ksenofon ateński czy Ksenofon z Aten, był uczniem i był ulubieńcem, ale i również on bardzo cenił Sokratesa. Wychował się jak gdyby na Sokratesie. Jest również autorem Cyropedii. To jest dzieło, które nam opisuje dokładnie sceny, niemal całe wydarzenia z życia Cyrusa. Kim był wobec tego Dariusz Medyjczyk według tych 2 historyków, Herodota i Ksenofona? Przedostatnim panującym Medem, Media, jak wiemy z wcześniejszych naszych spotkań, była w koalicji z Babilończykami przez długi okres czasu. Cały czas panowania Nebopolasara, a więc od 625 roku przed Chrystusem, w 605 roku zmarł i panowanie przejął jego syn Nebukadnezar, aż do 562 roku tworzyli koalicję. Oni to w 612 roku
razem pokonali potęgę asyryjską, zniszczyli Niniwę. A więc według Ksenofona i według Herodota przedostatnim Medyjczykiem był Astiages. Miał dwoje dzieci. Córkę, która miała na imię Mandane i syna, który miał na imię Astiages. Wtedy już nie istniała po śmierci Nebukadnezara, już nie istniała koalicja. Wobec tego Astiages zaczął szukać nowej koalicji i z dynastią Achemenidów się łączył. Do tej dynastii wpisują się dzisiejsi Irańczycy i wyszła za mąż za jednego z panującego później, już po śmierci Astiagesa, panującego Persa, nazywał się Kambyzes. Kiaksares był bratem Mandane, a ze związku Mandane i Kambyzesa urodził się Cyrus jako Pers. Kiaksares, który przejął panowanie po swoim ojcu Astiagesie i panował w zasadzie aż do 536 roku, był bratem Mandane, a zarazem był wujkiem Cyrusa. Tutaj właśnie Cyropedia nam opisuje bardzo barwnie te wszystkie wydarzenia. Według Herodota córka Astiagesa jeszcze za życia Astiagesa miała zalać swoim moczem całą Azję i cały ówczesny świat. I nikt nie wiedział, o co chodzi. Dopiero później, gdy urodził się Cyrus i gdy Cyrus zaczął panować i zajął całe tamte tereny, niektórzy historycy podpisywali, że to było spełnienie tamtego snu. Czy tak było, czy nie tak było, w Cyropedii mamy ten opis zawarty. Cyrus jest w koalicji już z Kiaksaresem od 559 roku i w 530 roku skończył panowanie jako Pers. Ale idziemy dalej. Będąc w koalicji z Kiaksaresem, Medem, swoim wujkiem, jest o wiele młodszy od niego i dominuje od roku 550 w tej koalicji medoperskiej. Jeżeli jest jakaś mowa o panujących, o królach, to wtedy się już prawie, że nie mówi o Kiaksaresie, niektórzy historycy mówią Kiaksares II, tylko o Cyrusie. Po zdobyciu Babilonu Cyrus razem z Kiaksaresem zdobywają, ale wodzem i królem jest Cyrus, przekazał swojemu wujowi dary, a ten chciał mu się czymś odwdzięczyć. Zrzekł się całej potęgi panowania w Medii, przekazał władzę temu swojemu siostrzeńcowi, a ten oddał mu swoją córkę za żonę. Cyrus osadził wtedy 62-letniego koalicjanta na tronie w Babilonie. Stąd Kiaksares to inaczej biblijny Dariusz Medyjczyk. Po śmierci teścia w 536 roku Cyrus przejął absolutne panowanie w Medopersji. Ja widzę, że ginie mi dużo obrazu, cała górna część. Czy tego nie da się poprawić? Bo tam są informacje, które by nam bardzo pomogły. Ale bez wyłączania, bo jeżeli to będziemy sobie po prostu radzić tak, jak to
tak, jak to jest. Zwróćmy uwagę, że w tej sytuacji Cyrus jest nie tylko wujkiem, przepraszam, Kiaksares, to nie tylko biblijny Dariusz Medyjczyk. Aha, i teraz można go będzie zdjąć, tak? Nie wiem, czy ten ekran nie przeszkadza oglądaniu obrazu tam, nie? Bardzo proszę. Zaraz ten ekran będzie zdjęty. Tylko wyrównamy obraz. Dziękuję bardzo. Przepraszamy za takie przeszkody. Chcę wam zaraz powiedzieć, że możemy przygotować się na większe. Ilekroć przedstawiam jeden z tematów, już trzykrotnie się to zdarzyło, zawsze mamy takie kłopoty techniczne, jakie tylko można sobie wymyślić, ale tematyka tamtego spotkania wcale mnie nie dziwi, że te przeszkody istnieją. Nawet się przyzwyczaiłem do nich i jakby ich nie było, to bym za nimi trochę tęsknił. Czy już jest tam widoczność dobra? A więc po zdobyciu Babilonu jeszcze raz Cyrus przekazuje swemu wujowi dary, a ten daje mu swoją córkę za żonę, w zamian za co Cyrus osadza 62-letniego koalicjanta na tronie Babilonu. A więc zobaczmy, Kiaksares już w tej chwili jest nie tylko wujem, ale jest i teściem Cyrusa. Widzicie te podwójne więzy rodzinne, jakie tutaj zaistniały w wyniku tych wydarzeń? Dopiero po śmierci teścia, która nastąpiła w 536 roku, absolutną władzę w Medo-Persji przejmuje, a później zwanej tylko Persją już, przejmuje Cyrus. Drugi rozdział, drugi wiersz szóstego rozdziału proroctwa Danielowego. I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie, w całym jego królestwie. Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel. Owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch. I król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. To jest najtrudniejszy moment w całym tym rozdziale. Jak to jest? Pamiętacie, jak skończył się piąty rozdział? Daniel wyjaśnia to pismo Belsazorowi. Dowiaduje się, że w zamian za to otrzyma trzecią pozycję w Babilonie. I czytamy w końcówce piątego rozdziału. Ubrano go w specjalną szatę, włożono złoty łańcuch na jego szyję, obwołano po całym królestwie, że jest trzecim panującym w Babilonie. Pierwszym, jak wiemy, był Nabonid, który był wtedy w Temie. Drugim był Belsazar, który był w Babilonii, a trzecim jest Daniel. Pamiętam, że skończyłem ostatnie spotkanie taką myślą, że ta nagroda, jaką Belsazar zaserwował Danielowi, to była chyba ostateczna zemsta Babilonu na proroku. Bo teraz tej samej nocy zabity jest Belsazar, a Daniel jak wygląda? Babilończyk. A więc skazany tak samo na zabicie. A jednak nie ginie. Dlaczego? Wyróżnienie, jakie
Daniel otrzymuje od Dariusza, że go powołuje do swojego rządu, jest jednym z trzech najważniejszych ministrów, a później nawet starać się będzie o to, żeby go awansować, jest czymś nieprawdopodobnym. To jest niemożliwe. Ale tutaj widzimy początek realizacji tej zasady. Jutro zaczyna się dzisiaj. Albo puszczaj chleb twój po wodzie, po wielu dniach znajdziesz go. Ta zasada działa pod każdym względem, i dobrym, i złym. Działa w życiu każdego człowieka. My jako mądrość narodu podpisaliśmy pod tym, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. To wszystko sprowadza się do tego samego. Jutro twoje zaczyna się dzisiaj. To, co dzisiaj zrobiłeś, to jutro otrzymasz. To, coś dawno robił, wróci do ciebie jak bumerang. Jak to się stało, że Daniel, będąc wcześniej tak wysokim urzędnikiem w Babilonii, otrzymuje również bardzo wysokie stanowisko w Medopersji? Wyobrażacie sobie to? Ktoś powiedział coś tak trafnego na ten temat, że postanowiłem to przenieść na ekran. To tak, jak gdyby Muammar Kaddafi został powołany na ministra w Unii Europejskiej. Albo Fidel Castro na senatora Stanów Zjednoczonych. To jest niemożliwe. To jest absolutnie niemożliwe. I mówią, tu ten bajopisarz nie pomyślał, że będą ludzie inteligentni, którzy to przeczytają i powiedzą, coś tutaj brakuje, coś tutaj nie gra. Popatrzmy jednak na pewne fakty. Zauważyliście, ile lat miał Dariusz, gdy objął panowanie? 62. Czy jeszcze przy którymś z królów babilońskich, czy perskich, czy greckich powiedziano, ile mieli lat, jak obejmowali panowanie? Nie. Dlaczego przy Dariuszu? Gdy znajdziemy takie nudne cyfry, wyliczanki w Biblii, nie odrzucajmy ich. To ma swój cel. To podanie wieku Dariusza rozwiązuje nam zagadkę. Myśmy od samego początku już zajmowali się wiekiem Daniela na przykład. Wiemy, że w 605 roku, gdy był zabrany do niewoli, miał 18 lat. Nebukadnezar miał wtedy 21 lat, 3 lata starszy był. A więc w roku upadku Babilonu, to jest 539 rok, Daniel ma 84 lata. Mówiliśmy, że Kiaksares, Med, to jest Dariusz Med. Dariusz to jest przydomek, dzielny, odważny, zdobywca, niepokonany. W roku upadku Babilonu miał 62 lata, czyli urodził się kiedy? Około 602 roku. Co się działo z Danielem około 602 roku? Zaczął piastować wysokie stanowisko w Babilonie po wyjaśnieniu snu z drugiego rozdziału. Był dyplomatą, był pierwszym po Nebukadnezarze. A to były czasy koalicji babilońsko-medyjsko-perskiej. Bo Medowie wtedy jeszcze z niezbyt liczącymi się Persami też współpracowali i razem ta potrójna koalicja się zawiązała. Ale przewodzili Babilończycy i Medowie. I to trwało od 625 roku do 562, czyli do śmierci Nebukadnezara. Wtedy w Medii panowali tacy królowie jak Astiages, potem jego syn Kiaksares
czyli ten biblijny Dariusz Medyjczyk. Astiages równorzędnie występuje tutaj z Nebopolasarem, a Kiaksares mniej więcej z Nebukadnezarem. O tym już mówiliśmy. W 612 roku ta koalicja rozprawiła się z Asyryjczykami. I teraz tworzy się kontynuowanie tej władzy za Dariusza. To jest piramida tej administracji. Król, premier, trzej ministrowie, 120 satrapów. Z tym, że najpierw jeszcze nie ma premiera. Premiera podkreśliłem, bo dopiero król zamierzał go uczynić premierem. Nie wiem, czy czytając ten tekst na to zwracamy uwagę, bo nieraz słyszałem, a nawet czytałem, że Daniel był premierem tam na dworze Dariusza. Nie, my nie wiemy, czy do tego w ogóle doszło. Mogło do tego dojść. Wiemy tylko, że taki zamiar król miał. Gdy Kiaksares się urodził, Daniel służbowo od tego czasu musiał bywać w Medii. Musiał być na dworze Astiagesa, ojca Kiaksaresa. I ten mały chłopiec, który zaczął raczkować, a później chodzić, a później go wdrażano już w sprawy państwowe, uczył się, że tutaj jest między nami a Babilonem ktoś szczególny. To nie jest Babilończyk, to nie jest Med, to jest Żyd. Ale to jest człowiek, który z nikim nie kolaboruje za plecami drugiego. To jest człowiek jak kryształ czysty, wierny Bogu. Wyobrażacie sobie, co na temat Daniela słyszał ten młody Kiaksares? A później koalicja się rozpadła. W 562 roku. A więc chyba później się nie widzieli. Od tego czasu, gdy umarł Nebukadnezar, my już nie czytamy o Danielu na dworze babilońskim. Od 562 roku do 539, którego to roku ponownie się spotykają ci dwaj mężowie. Daniel ubrany jak Babilończyk. A Dariusz Med ma objąć panowanie. Ciekawe jest to, dlaczego Cyrus przekazał to panowanie swojemu teściowi i swojemu wujowi. Bo on znał Babilończyków. On współpracował w koalicji z nimi przez dziesiątki lat. Wobec tego naturalną rzeczą, że osadza w Babilonie tego, który na sprawach babilońskich się świetnie wyznaje. A gdy Dariusz Med zobaczył tam Daniela, to chyba z radości podskoczył. Wyobrażacie sobie to spotkanie po kilkudziesięciu latach? Tamta koalicja się rozpadła, nie słyszeli o sobie i nagle w takich okolicznościach się znowu spotykają. Nic dziwnego, że chce go mieć przy sobie. To nie jest sprzedajny człowiek. To jest człowiek, którego zna od dziesięcioleci, którego rzetelność była nigdy niepodważona. Szlachetność, sumienność. To było to wczoraj Danielowi. I na spotkaniu z Dariuszem to było to dzisiaj. Moi drodzy, warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać z dzieciństwa, w młodości, na studiach, w pracy, gdziekolwiek jesteś. Pamiętaj, że z tymi ludźmi w różnych okolicznościach możesz się jeszcze spotkać. Co im się utrwaliło o tobie? Czy w przypadku, gdy będziesz atakowany, będą cię bronić, czy staną po twojej stronie? Nie staną dlatego, że to układ koleżeński jest. Staną, bo cię znają. Staną, bo z tobą przeszli dobre i złe.
Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania, nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania. A więc CBA wchodzi na arenę. Szuka czteczki. Musi ten Hebrajczyk, ten Judejczyk coś mieć w sobie, ale co? Musimy go rozgryźć. I on zajmuje tak wysokie stanowisko? Nienawiść ludzka jest konstans. Od początku zaistnienia grzechu aż do zniszczenia grzechu po milenium, tak to jest i tak to pozostanie. Ale nie musi pozostać u tych, którzy wierzą w Boga, którzy Jemu zaufali, którzy postanowili Jego reprezentować, za Nim iść. Ale nic nie znaleziono, żadnej winy. Wobec tego powiedzieli, to jest niemożliwe, żeby on był wierny Bogu i był wierny takim po prostu panującym, jakimi są Persowie czy Medyjczycy. Coś tutaj, jakieś rysy, jakieś pęknięcia muszą być. Nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi. Zwróćmy uwagę, nie skargi, pozoru do skargi. Czasem w życiu zajmujemy takie stanowisko, a tam pozory. Ja nie dbam o pozory. Ważne, że mam czyste sumienie. To nieprawda. To nieprawda. Unikajmy pozorów. Unikajmy czegokolwiek, co by pozwoliło tym, którzy chcą nas zniszczyć, mieć przynajmniej jakiekolwiek alibi i później się wytłumaczyć, no ale tak to wyglądało, ja myślałem. Pamiętajmy nawet, że same fakty, jeśli mamy, jeżeli one nie są włożone w kontekst, w jakich się wydarzyły, to nie jest to żaden dowód. Na tym możemy każdorazowo się potknąć. Powiedzieli, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Nagle specjaliści, religioznawcy się znaleźli. Co oni wiedzieli o mozaizmie? A więc popatrzmy, jak wyglądało życie na dworze, gdzie Daniel miał wysoką pozycję. Król ma silną opozycję, mówiąc dzisiejszym językiem, podsłuch i podgląd w mieszkaniu Daniela, bez przerwy patrzą, co robi, kiedy wchodzi, kiedy otwiera okna, kiedy zamyka okna, co robi, podglądają chyba wchodząc na drzewa, jeżeli jego mieszkanie było wyżej położone. Nie ma kompromitującej teczki, nie kolaboruje. A więc trzeba stworzyć coś, co go pogrąży. Pogrąży go i religijnie, i pogrąży go tutaj politycznie. Trzeba wykorzystać bezkompromisowość Daniela. Na tym też można zbić interes. I wykorzystać próżność króla, bo Dariusz był próżnym królem. Zaraz się o tym przekonamy. Wpadli do króla i tak się odezwali do niego. Żyj wiecznie, królu Dariuszu. To jest normalne pozdrowienie w tamtym czasie. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i tak dalej. Znamy ten tekst, bo to było zadanie domowe, prawda? Odrobiliście? Nie powinienem tego w ogóle czytać z ekranu, bo my to wszystko kilkakrotnie już przeczytaliśmy. Wszyscy ministrowie. Ilu wtedy było ministrów? A ilu było satrapów? Satrapów było 120, ministrów było 3. Wpadają do króla, mówią, wszyscy ministrowie, wszyscy dwóch, tak? Doradzają ci królu. Pamiętaj, jeżeli ktoś do ciebie w pośpiechu wpada
i coś ważnego chce załatwić, to powiedz mu, idź do domu, prześpij się, jutro będziemy o tym rozmawiać. Nigdy nie załatwiaj sprawy na pniu tego typu. Nigdy. Nawet królowie się na tym potknęli bardzo boleśnie. My ci doradzamy, a więc wszyscy, cały sztab. Co ci doradzamy? Abyś wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. Czego dotyczy zarządzenie? Kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Musieli wiedzieć, że jest próżny. Ja jestem najważniejszy. Bywają tacy szefowie. Beze mnie nie wolno. Ja muszę o wszystkim wiedzieć. Ja muszę być o wszystkim informowany. Bez mojej zgody, bez mojej akcji, absolutnie nic. Biedni ludzie. Kiedyś Mojżesz tak próbował. I jego doświadczony teść, który nie był Izraelitą, przyszedł i powiedział, słuchaj, zamordujesz siebie i cały naród. Deleguj odpowiedzialności. Miej zaufanie do ludzi. Oni są też przez Boga stworzeni. Oni też mają dary Ducha Świętego, byśmy powiedzieli po naszym dzisiejszym studium. Oni też potrafią. Nie męcz się. I nie męcz ludzi. I niech sprawy wszystkie będą sprawnie załatwione. Tutaj doradzili królowi, żeby nie korzystał z tego, jak funkcjonować będą ci ministrowie, satrapowie, doradcy i tak dalej, tylko żeby on wszystko wziął w swoje ręce. To łechce, prawda? To chce się być kimś takim pierwszym po Bogu. Strasznie niebezpieczne. Dlatego mówiliśmy o tym, że studium księgi proroka Daniela, gdy je przyjmiemy tak, jak to było napisane, to jest lekcja życia dla każdego dziecka Bożego, dla każdego, kto pragnie iść za jego głosem. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Ktoś kiedyś powiedział tak. Jak o czymś myślisz, a nie jesteś pewny, to tego nie mów. A jakeś już to powiedział, to przypadkiem tego nie pisz. A jakeś to napisał, to strzeż się, żeby to podpisać. Król jeszcze nie wiedział, o co tutaj chodzi. Ale powiedziano, teraz na piśmie to będzie, królu? Oni wiedzieli, że jak to będzie na piśmie, to mają nie tylko Daniela, mają i króla. Król tak zrobił. A więc popatrzmy na ten genialny plan. Szybkie działania, krótki termin, tylko 30 dni. Jednomyślność, cała Rada Ministrów, wszyscy. Ustawa lustrująca lojalność. Odpowiednie rozłożenie akcentów, zablokowanie prób wnoszenia ewentualnych poprawek, pośpiech, jedno posiedzenie, ustawa. A nawet w wakacje uchwalimy w Sejmie, a to, że nie ma połowy, a to dlaczego, że inni? Dlaczego ich nie ma? Powinni być. My jesteśmy, którzy chcemy to uchwalić. Baczna obserwacja Daniela i jego mieszkania i gwałtowne działania przeciwko jego wierności. Sprytne. Ale pamiętajmy, aby się strzec takiego działania i aby mieć się na baczności, gdy ono nas kiedykolwiek w życiu będzie dotyczyć. Albo gdy będziemy mieli być wciągnięci w taką matnię, z której trudno wyjść. Gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jerozolimy, Jeruzalemu i powiedział, Boże, widzisz,
to są okoliczności, w których nie mogę być już wierny, zamknę te okiennice, albo 30 dni, przebaczysz mi, jak nie będę z tobą rozmawiał? Nie tak napisane? Po co ja wam to wyświetliłem? Może by kto powiedział amen. Moi drodzy, u Daniela nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. On wiedział, co to jest. On wiedział, że to jest nagonka na niego. On się nie krył, on się nie chował, on niczego nie manifestował. On po prostu pozostał sobą. Oby Bóg dał nam tę łaskę, abyśmy na dobre i złe potrafili pozostać sobą przed Jego obliczem. Takimi, jakimi jesteśmy. Abyśmy nie grali roli. Abyśmy nie nakładali masek. A później usprawiedliwili się. Przecież inni też tak robią. Przecież inni jeszcze gorzej robią. Skoro Daniel 3 razy się modlił, a na temat modlitwy nieraz są duże dyskusje w gronie ludzi wierzących, czytających Pismo Święte, to wypisałem z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu postawy. Bo niektórzy mówią, że postawa przy modlitwie jest najważniejsza. Jeżeli nie zajmiesz takiej postawy, to twoja modlitwa idzie tylko do sufitu i spada. To jest nieprawda. To ładnie brzmi, to pobożnie brzmi, ale to nie jest biblijne. Natomiast postawa twojego serca jest najważniejsza. Jeżeli twoje serce i twój umysł rzuciły cię na kolana, to klęcz. Ale jeżeli klękasz, bo wszyscy klękają, albo będą na twój temat plotkować, że nie klękasz do modlitwy, to wyjdź z tego miejsca i módl się własną modlitwą w komórce. Nieraz chcielibyśmy w tak intymne sprawy, jak osobisty kontakt człowieka z Bogiem, wejść z naszą doktryną. Naszą, myślę o mojej prywatnej doktrynie. A więc i klęcząc, i leżąc, i stojąc, i kłaniając się, i kiwając się, jakkolwiek. To, co masz w sercu, niech podyktuje twoją postawę. A nie markuj postawą pobożną tego, kim naprawdę jesteś, albo nie próbuj tworzyć nowego obrazu i obrazu nierzeczywistego. W narodzie żydowskim praktykowana była 3-krotna modlitwa w ciągu dnia i 3 razy dziennie o tym czytamy. Psalmista się modlił. W Księdze Dziejów Apostolskich mamy sprawozdania i kwestia modlitwy w stronę Jerozolimy to jest nawiązanie do modlitwy Salomona przy poświęceniu świątyni, którą zbudował, gdy mówił: jeśli by się tak stało, że naród byłby ci niewierny i musiał być zaprowadzony w niewolę, to tam z daleka, albo był w podróży, gdy popatrzy w tę stronę. A więc to ta tęsknota, ta nostalgia za Bogiem, za służbą Bogu, którą tam odprawowano, ona powodowała, że zwracano się w kierunku Jerozolimy. Wtem wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. Popatrzcie, jak tym ludziom się śpieszy. Do króla wpadają, do Daniela wpadają. Jacy nerwowi, jacy zestresowani. Po co? Do niego nie trzeba było wpadać, śledzić. Można było przyjść o każdej porze, nawet wysłuchać tej modlitwy. Albo gdybyś miał ochotę, modlić się razem z nim. A potem wyszli już od Daniela. Wystarczy, że kilku ich widziało. Byli świadkowie, 2-3 świadków wystarczy. Potem stanęli przed królem i tak rzekli. I popatrzcie, jak ohydne jest to. Ten sposób.
Czy nie kazałeś wypisać nakazu, że każdy, kto by w ciągu 30 dni o cokolwiek modlił się do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy? Królu, czy my dobrze pamiętamy? To my nie wiemy w tej chwili, ile upłynęło od wydania dekretu. Ale w ogóle dekret miał tylko jeden miesiąc obowiązywać. Trudno zapomnieć. Ale mówią, królu, czy mógłbyś to potwierdzić, czy my dobrze myślimy? No oczywiście. Nie rzecz to niewątpliwie zgodnie z niewzruszonym prawem Medów i Persów. Chyba się uniósł troszeczkę. To co, dopiero mi doradzaliście, a teraz chcielibyście odwołać? Nie ma odwołania takiego dekretu, który wydany jest w Medopersji. I wtedy mówią, królu, nie wiemy jak ci to powiedzieć, ale jeden z wygnańców judzkich ma na imię Daniel. Nie zważa na ciebie, o królu, ani na twój nakaz, który kazałeś wypisać, 3 razy dziennie odprawia swoje modły. I wtedy przyszło olśnienie na króla. Wtedy zrozumiał, do czego potrzebny był ten dekret. Chce ratować króla. Cały dzień zastanawia się, czy się naradza. Chyba nie ma z kim, bo jest sam, absolutnie sam. Pamiętaj, w takich sytuacjach zazwyczaj jesteśmy absolutnie osamotnieni. Nie licz na nikogo i na nic. Jeżeli jesteś z Bogiem, jesteś w najdogodniejszej pozycji i sytuacji. Jeżeli wczoraj doprowadziło do takiego jutra, to dziękuj Bogu za to doświadczenie. Ale jeżeli jest inaczej, to i tak ci nikt i nic nie pomoże. Zastanawia się aż do zachodu słońca, jak go uwolnić. Zostawili króla, niech sobie pomyśli. Ale gdy słońce chyliło się ku zachodowi, znowu do niego wpadli. Powiedzieli, zaraz, o co chodzi? Ty jesteś królem Medii i Persji? Oni wiedzieli, że królem rzeczywistym był Cyrus. To tak rodzinnie, tak grzecznościowo, tak kurtuazyjnie wprowadził tego 62-latka na tron. Przy okazji rozezna sytuację, wyłagodzi tych Babilończyków, wie jak z nimi postępować. To mi pomoże. Ale królu, wasze państwo się skończyło. To się nazywa jeszcze Media i Persja, ale w zasadzie prawa obowiązują. Wiedz, królu, że jest prawem u Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz wydany przez króla nie mogą być zmienione. Przypominają mu to. To, o co przed chwilą pytali tego samego dnia. Pytali, czy to prawda. A teraz mówią, królu, nie ma wyjścia. Znalazłeś się w życiu w takiej sytuacji? W każdej chwili możemy się znaleźć w takich sytuacjach. Jak wtedy będziemy postępować? Należy się uczyć z tego, aby ważnych decyzji nie podejmować ad hoc, szybko, w pośpiechu, bo komuś się śpieszy. A nawet jeżeli tobie się śpieszy, to pamiętaj, że ważne decyzje wymagają rozwagi, czasu. Wszystko układa się po linii tych satrapów i ministrów, ale nie po linii króla, nie wspominając Daniela. On będzie ofiarą. To jego zjedzą lwy. Wyrok trzeba wykonać i przed sobą dwóch szczególnie ludzi ma trudną noc. To jest Daniel i Dariusz.
Jeżeli znajdziesz się w trudnym położeniu, a Bóg jest twoim Bogiem, to on powiedział, ja mój pokój ci daję, nie taki jak świat daje. Świat ci nie może takiego pokoju dać, świat nie może ci zabrać tego pokoju, możesz się go natomiast zrzec, odstępując ode mnie. Daniel utrzymuje stały kontakt, modli się tak jak zawsze. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale jest bardzo ciekawy tekst, gdzie apostoł mówi, przystąpmy z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali pomoc w czasie stosownym. Nie to, że modlimy się, bo mamy wroga tutaj na kołnierzu już. Nie, módlmy się, utrzymujmy relacje z Bogiem, a gdy będzie chwila stosowna, Bóg będzie z nami, będziemy wysłuchani. Również Daniel modlił się, wielbiąc Boga. Przepraszam, za co go wielbił? Chyba za to, że istnieje. A za to Boga zawsze możemy wielbić. Bo diabłu, jeżeli uda się wyrwać z naszego serca i umysłu pewność istnienia Boga, to nas ma. I świadomość Jego istnienia, i Jego opatrzności, Jego pomocy, Jego błogosławieństw, niech nas nigdy nie opuszcza. I mimo to sługa zostaje wrzucony lwom na pożarcie. Król nie miał wyjścia. Sprawozdanie opiewa o to, że rozkazał, by przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. Król odezwał się i rzekł do Daniela. To są niesamowite słowa. Twój Bóg, któremu ty nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Skąd Kiaksares, czyli Dariusz Med, wiedział, że Daniel ustawicznie temu Bogu służy? Bo gdy się urodził to i później zaczął rozumować, to już się spotkał z Danielem, który służył temu Bogu. On był w administracji Babilonu. On układał się z Medami, z Persami. Ale on był sługą Boga Najwyższego i jemu służył bezustannie. Jeżeli służysz Bogu, będziesz życzliwy. Nie zawsze się zgodzisz z tym, co inni ludzie będą proponowali, ale będziesz transparentny w swojej uczciwości, rzetelny i gotowy nawet pomóc znieść konsekwencje. Ale będziesz wierny Bogu. Bóg twój, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Co mówi Dariusz? Ja nie mogę już. My nieraz wołamy do Boga. Boże, już nie mogę. Pomóż. Bóg pomaga. Następnie, gdy wrzucono Daniela, przyniesiono kamień, położono na otworze jamy. W Babilonie odkryto takie jaskinie, pomieszczenia, gdzie trzymano lwy na królewskie polowania. I zapewne do tej jamy został Daniel wrzucony. A król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie. Czy między tymi pracownikami rządu było zaufanie jakiekolwiek? Było to w czasie, gdy jeszcze peweksy istniały. Ktoś z was wie, co to jest peweks? Był, bo już nie ma. A więc, proszę, jeszcze są? O, proszę bardzo. To nie wiedziałem. Wtedy rzadko bywałem, ale mieszkałem w Podkowie i pojechałem do Grodziska Mazowieckiego. Tam był peweks. Coś miałem kupić. Już nie wiem, co to było. Ale bardzo mi na tym zależało. Przyjechałem zaraz rano, żeby szybko wrócić, bo to coś było potrzebne tutaj w Podkowie. Godzina 9:00 miał być otwarty. Nie ma. 9:50 nie ma. 9:15. O, niektórzy mówią, o idzie pani. No to wszyscy nabraliśmy ochoty.
że już wyjdziemy i nadziei, że to się skończy nasze oczekiwanie. Ona przyszła, stanęła z nami i stoi. I ktoś mówi, to nie otwiera pani? Ona mówi, nie, nie mogę. Mówi, państwo widzą, tu są trzy kłódki. My trzy pracujemy tutaj, każda ma klucz do jednej kłódki. Wzajemne zaufanie, prawda? Jeżeli zerwiecie swoje pieczęcie, a naruszycie też moją, to będę wiedział, żeście tutaj byli. Jeżeli królu twoja pieczęć byłaby zerwana, albo nawet nie, to może ją zerwałeś, a położyłeś na nowo. Ale jak nasze będą którakolwiek naruszona, to ty tutaj byłeś. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście. Nie dopuścił do siebie nałożnic, sen go odbiegł. Wyobrażacie sobie tę noc? Wyrzut sumienia za własną głupotę, własną naiwność, własną próżność, którą chciałem, żeby zaspokojono. Jak straszna cena. A tam zginął człowiek. Król powiedział w ostatniej rozmowie do Daniela: Bóg, któremu ustawicznie służysz, niech cię wyratuje. Nie spał chyba całą noc, poranek nowego dnia i pierwsze pytanie, to pytanie związane z tamtym życzeniem z wieczora. Czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł ci pomóc? Jak spędził tamtą noc Daniel? Odpowiedź miała tak, mój Bóg mógł i wyratował. Nie wyratował mnie ani od jaskini, ani od lwów, ale uratował mi życie. Nieraz, aby nasze charaktery, nasze życie doznały oczyszczenia, musimy przejść przez takie ucho igielne. Musimy przejść przez dolinę cienia śmierci. Istnieje takie opowiadanie dla dzieci. Bardzo mi się spodobało, gdy je kiedyś przeczytałem. Że gdy Daniela wrzucono do jaskini lwów, to było wieczorem już, z tekstu to zresztą wynika, to była to godzina karmienia lwów. I lwy widziały, że coś tam przy otworze, ktoś się kręci, a więc wiecie, jak zwierzęta podskakują do góry, żeby... No i wrzucono Daniela. Patrzą i nic więcej. I znowu kamień zakryty. Patrzą na siebie. Mówią, co to tyle? Co to dla nas jest? Najstarszy lew mówi, zaczekajcie. Ja pójdę i zorientuję się, o co tutaj chodzi. Poszedł, obwąchał Daniela. Kilka razy naokoło przewrócił go łapą z drugiej strony. Wrócił z powrotem, mówi, nie będzie kolacji. Mówi, dlaczego? Za twardy kręgosłup. To jest bardzo ważne. Abyśmy wiedzieli, komu służymy i służyli mu wiernie. Sługo Boga Najwyższego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Popatrzmy, jak życie proroka, 84-letniego starszego pana, nie powiem starca, bo nie chcę sobie ubliżyć, że w tym kierunku już podąża i ja, i inni ze mną. Ale mówi, ty całemu życie służyłeś. Ja pamiętam, chciałoby się powiedzieć, jak przyjeżdżałeś do nas z przesłaniem Nebukadnezara. Ja pamiętam te defilady, ja pamiętam te uczty, ja pamiętam te rady.
czy mógł cię uwolnić od lwów? Bóg mój posłał swojego anioła, aby zamknął paszczę lwów, tak, że mi nie zaszkodziły. Czy Daniel widział tego anioła, czy nie widział, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że Daniel wiedział, to nie dlatego lwy go nie zjadły, bo był niejadalny. To nie dlatego lwy go nie zjadły, bo po prostu coś im się stało, dolegliwości żołądkowych dostały. To anioł zamknął im paszczenki. Anioł, który stworzył Daniela, anioł, który stworzył lwy, anioł, który stworzył ten świat i wszystko, co jest na nim, dysponuje i potrafi wykonać rzeczy, które dla nas są nie do wyjaśnienia. Dlaczego tak się stało? Gdyż przed nim jestem niewinny. Nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Czy można być politykiem tego typu i służyć obcemu reżimowi i być wierny Bogu i wierny zleceniu, które tam otrzymujesz? Ilu Danielów Bóg chciałby mieć na dworach, w parlamentach i w zespołach rządowych? Droga młodzieży, wy, którzy studiujecie i tam spotykacie się z różną młodzieżą, pamiętajcie, że oni będą zasiadać w parlamentach. I oni będą wiedzieli, kto z nimi był w grupie, kto z nimi był na roku, jakim był. Czy można mu zaufać bezgranicznie? Czy jest bezkompromisowy? Czy jest tendencyjny? Czy jest sprzedajny? Czy służy Bogu na niby i mówi, a ja tam do tego mojego kościoła znowu muszę iść. Przyszedłbym na egzamin, ale sobota, a co powiedzą, ja jestem... I może nawet pełnisz jakąś funkcję. Moi drodzy, jutro zaczyna się dzisiaj. Ellen White tak dużo rad w tym względzie dała naszej młodzieży. Pamiętajmy o tym w przedszkolu, jeżeli, a dzieci mają swoje zajęcia. W szkole podstawowej, w gimnazjum, w liceum, na studiach, w pracy, gdziekolwiek jesteś. Czy ci ludzie wiedzą, że ty służysz bezgranicznie swojemu Bogu? Czy wiedzą, że jesteś do tańca i do różańca? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne dla ich zbawienia, dla ich przyszłości, dla twojej przyszłości. To jest bardzo ważne dla Boga. O służbie aniołów Bożych na rzecz Jego dzieci będziemy mówili wtedy, gdy będziemy czytali 10 rozdział Księgi Daniela, bo tam jest bardzo dużo na ten temat powiedziane. Królu, żyj na wieki. I wyobrażam sobie, że Daniel, gdy wypowiedział te słowa, to inaczej brzmiały niż wtedy, gdy ci ministrowie mówili, królu, żyj na wieki. To było zwykłe powiedzenie, ale tutaj było zapewne życzenie. Królu, ja ci życzę, abym tak jak spotkam się z Nebukadnezarem w wieczności, abym z tobą, Dariuszu, mógł tam się spotkać. Żyj na wieki. Czy mamy takie życzenia pod adresem bliskich nam osób, naszych współpracowników, szefów, podwładnych? Bardzo się ucieszył król. I teraz oficjalnie już zerwane są pieczęcie, odwalony jest kamień. Powrozy opuszczone, Daniel jest wyciągnięty. Tak jak przy trzech młodzieńcach, którzy wyszli z pieca, nie było śladów zagrożenia, tak i w tym przypadku. Dlatego, że wierzył swojego
Rozkazał tedy król, aby przyprowadzono mężów, którzy oczernili Daniela i wrzucono ich do jamy. I jak widzimy w końcówce tego tekstu, lwy były naprawdę głodne. Lwy były naprawdę wygłodzone i chyba zadowolone, że nie sięgnęły po tamten kąsek, bo teraz dostały więcej. Co człowiek sieje, to też rządź będzie. Wierny sługa nie odniósł żadnego obrażenia. Państwo zostało oczyszczone z intrygantów, bo kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. Dekret Dariusza podobny jest w treści do dekretów wydanych wcześniej przez Nebuchadnezara. Nie tożsamy, ale to zrobiło na królu olbrzymie wrażenie. Dariusz pozostaje na dworze perskim. Na koniec taka rada, którą kiedyś z takiej broszurki, w której wydrukowane były mądrości wschodu, wyjąłem. Jeśli ktoś cię oskarża niesłusznie, to ty żyj tak, aby mu nikt nie uwierzył. Nie kłóć się z nim, że to jest niesłuszne. Nie wytrącaj, nie poprawiaj, nie tłumacz. To prowadzi tylko do sprzeczki, kłótni, niesmaków, wymyślań. Ileż tego mamy dookoła siebie. Ty weź sobie to do serca i proś Boga, abyś mógł pozostać Mu nadal wierny. I pozostaniesz, bo Bóg nie dopuści, abyś miał być zniszczony. I ten dekret. Na całym obszarze mojego królestwa wszyscy winni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym, trwa na wieki. Jego królestwo jest niezniszczalne. Władza Jego jest nieskończona. Wybawia, wyzwala, czyni znaki, cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. A gdyby Daniel powiedział, no skoro na mnie jest nagonka. Był ministrem. Zgłosił w odpowiednim biurze. I przyszli fachowcy i założyli żaluzję. I dalej klękał i dalej się modlił. Nikt go nie podejrzy. Nikt nie wejdzie. Rozumiemy, jakim człowiekiem był Daniel? Jaka to cudowna postać na kartach Pisma Świętego. Ktoś zrobił takie porównanie pomiędzy Danielem i jego historią, a Chrystusem, gdy był na tej ziemi, i jego historią. Jeden i drugi to mąż modlitwy, wierni Bogu, obaj prześladowani. Jeden i drugi wśród wrogów. Ten bardzo miłuje wrogów. Daniela znamy z tego drugiego rozdziału już, jak wołał, nie zabijaj mędrców babilońskich. On miłował tych grzeszników. Bezradność panującego w jednym i drugim przypadku. Piłat umywa ręce, ale to nie pomaga. Dariusz nie wie, co z sobą zrobić. Nie śpi całą noc, ale to nie pomaga. Jeden wrzucony do jaskini, drugi włożony do grobu. Na jednym i na drugim miejscu pieczęcie. Chwalebne wyzwolenie i zmartwychwstanie. Dekret i Ewangelia, która w wyniku tego zmartwychwstania zwycięstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa nad śmiercią, a przedtem nad grzechem, rozchodzi się i dzięki temu tutaj jesteśmy. Dzięki temu możemy w Niego wierzyć. Zastanówmy się nad kilkoma myślami. Na czym tak naprawdę polegał konflikt, wobec którego stanął Daniel? O co chodziło? Zwykła zazdrość, prawda? Zwykła zazdrość. Ten obcy tutaj, co więcej, w Babilonie wyróżniony. I teraz on ma tak wysokie stanowisko. Ile to razy
takim krzywym okiem patrzymy na czyjś awans, czy na coś, co się komuś tam udało, czy został zaszczycony, a my zaraz, a dlaczego nie dla mnie ten medal, to zdanie, ta pochwała? Czemu mnie tutaj zabrakło? Czy widzimy jakąś różnicę między 3 rozdziałem a 6 rozdziałem? Tam to było bardzo spektakularne, gdzie byli przedstawiciele wszystkich krain i na Dolinie Dura to wyróżnienie tych młodzieńców nastąpiło. Tutaj to były dworskie intrygi. Mieszkańcy Medopersji chyba świadomi w ogóle nie byli tego, co panowie między sobą rozgrywali. A więc są intrygi i są niebezpieczeństwa, które zagrażają nam na arenie całego świata albo w ukryciu, w jakichś gabinetach. Skąd u Daniela tyle spokoju? O tym mówiliśmy. Bóg pokoju był z nim i w nim. Czy nie straciliśmy tej godziny z okładem, gdy tutaj siedzimy? Czy potrafimy wyciągnąć z tego, cośmy czytali i obserwowali, jakąś naukę dla siebie? Być może zobaczyliśmy siebie albo po stronie Daniela, albo po stronie tych ministrów. A może w jakiejś trzeciej pozycji, której nie da się ani dopasować do jednego, ani do drugiego, bo balansujemy, bo siedzimy na płocie. Jaka koniunktura będzie, to tam przeskoczymy, w lewo albo w prawo. To jest poselstwo Eliaszowe, które się upomina. Jak długo będziecie siedzieć na płocie? Jak długo będziecie kuleć na dwie nogi? Idźcie albo za Bogiem, albo się odpowiedzcie przeciwko Niemu. Pan Jezus powiedział, ty gdy się modlisz, to wejdź do komory swojej, zamknij drzwi i rozmawiaj ze swoim Ojcem, który jest w niebie. Czy Daniel nie mógł się tak modlić? Z tym trzeba chyba pójść do domu i przespać się, aby każdy z nas mógł wyciągnąć wnioski dla samego siebie. Niektórzy mówią, to brak rozwagi, brak rozsądku. Bóg ci dał rozum po to, abyś myślał, abyś kombinował i nie dał się z tej czy z drugiej strony zaskoczyć. Dzisiaj o godzinie 17 będziemy mieli szczególne spotkanie. Dlaczego? Wchodzimy w ten przedział księgi proroka Daniela, gdzie rozpoczynają się klasyczne proroctwa, które Bóg dawał już jemu samemu. Dzisiaj będziemy czytać 7 rozdział. Sądzę, macie go przeczytany, a jeżeli nie, albo dla przypomnienia, warto go sobie przeczytać. Ja sobie przeczytam przedtem jeszcze. I dzisiaj będziemy mówili w ogóle o generalnej zasadzie podawania proroctw apokaliptycznych. Tak w księdze Daniela, jak w Apokalipsie. Dlaczego one są podawane tak, jak są podawane. Dlatego zachęcam was bardzo do obejrzenia tego i do posłuchania tego spotkania, bo to nam pomoże ze zrozumieniem na czytanie tych proroctw, tych wizji. Bo nieraz to wszystko jak gdyby nam się miesza. Czasem nie wiemy, no tam, ale tam już coś o tym było. A teraz też niby o tym, a jednak co innego. Dlaczego tak jest? Jest tak cudownie uporządkowane. I o tej zasadzie dzisiaj wieczorem będziemy mówili. Zatytułowałem to spotkanie Bestie z Morza i Święci Najwyższego. Niech Bóg nam błogosławi. I nie wiem, nie ma technicznych możliwości chyba, tak? Narzucenie. Jest? Nie ma. Dobrze. Mówimy jak Polak z Turkiem. Tak i nie. To jest tak i nie. Dobrze. Wobec tego zakończymy
modlitwą i zaśpiewamy przed modlitwą jeszcze pieśń 130, której jeżeli ktoś nie zna na pamięć, to niech słucha uważnie tych, którzy obok niego są, bo zazwyczaj wszyscy ją znamy na pamięć, tak? Czy mamy muzykującą osobę? Proszę bardzo. Właśnie tą pieśnią wypowiedzieliśmy naszą modlitwę. Potrzebujemy Twojego prowadzenia codziennie, w każdej sytuacji życia i w całym naszym życiu. Dopomóż, abyśmy potrafili ufać Ci tak, jak ufali wszyscy, którzy przed nami byli z Tobą związani więzami miłości. Abyśmy mogli z życia takich mężów i niewiast nauczyć się, że z Tobą, drogi Boże, nie ma nigdy przegranej. A również i tego, że nasza przyszłość jest uzależniona od naszego dzisiejszego stosunku do Ciebie i do innych ludzi. Dziękujemy, że jesteś. I wierzymy, że każdy, kto Tobie zaufał, jest bezpieczny i spotka się z Tobą w Twoim Królestwie już wkrótce, gdy powróci nasz Zbawiciel. Tęsknimy za tym wydarzeniem i prosimy, bądź z nami do tego czasu. Amen.